Witam bardzo serdecznie Państwa dyrektorów, witam nasze mieleckie media. Tak jak wiecie Państwo, w powiecie mieleckim dzieje się bardzo dużo, to jak Pan Adam powiedział, chcę parę słów powiedzieć na temat inwestycji. Myślę, że większość Państwa redaktorów zna te tematy, wie jak wszystko się rozwija w powiecie. Myślę, że poszczególni Panowie dyrektorzy, Panie dyrektorki same osobiście przekażą 2-3 zdania. Ja jestem dumny ze współpracy z wszystkimi dyrektorami, za co im bardzo serdecznie, publicznie chcę podziękować. Myślę, że to jest początek współpracy, ta współpraca dalej się rozwija. Idziemy w dobrym kierunku, dużo planów, ale o tych planach też niech powiedzą dyrektorzy w mediach, już tam są ukazane informacje, co w tym roku będzie zrobione. Przyszły rok też już planujemy konkretną inwestycję, myślę, że będzie drugie ELO. I tak w ciągu jednej kadencji, Szanowni Państwo, przyszliśmy drobnymi krokami przez wszystkie szkoły, które są pod starostwem powiatu mieleckiego. Czeka nas w najbliższych dniach rozpoczęcie bardzo dużej inwestycji, zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku przy ulicy Jagiellończyka. Będziemy mieli tam boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki siatkowej, bieżnie, skocznie do skoków dal, no i niejako przy okazji będzie jeszcze remont łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem sal gimnastycznych. Bardzo, bardzo duża inwestycja, ale czekamy na nią z dużą niecierpliwością, dlatego że będzie to na pewno bardzo duże poszerzenie oferty przede wszystkim sportowej naszej szkoły i przy okazji również zespołu szkół budowlanych, który mieści się w tym samym budynku. Dzień dobry Państwu, Zbigniew Rzeźnik, drugie liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Mielcu. Też kilka słów o tym, co może było, bo to, co będzie, to pan starosta już na początku wspomniał, że jesteśmy brani pod uwagę jako szkoła do przyszłych inwestycji w przyszłym roku. Natomiast to, co się odbyło, to na pewno sukcesywnie co roku staramy się wyremontować kilka klas, tak aby nauka odbywała się tam w takich fajnych, godnych warunkach. My jesteśmy szkołą nastawioną na kształcenie ogólne, ale też na pewno nie zapominamy o kształceniu z wychowania fizycznego. I tu właśnie też chciałbym wspomnieć, że dzięki panu staroście, zarządowi, w tamtym roku udało się wyremontować naszą salę gimnastyczną. Zdecydowanie poprawiły się warunki ćwiczeń dla młodzieży, no i warunki pracy dla nauczycieli, za co dziękuję i czekamy na więcej w przyszłym roku. Witam serdecznie, Stanisław Starzek, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu. Jeśli chodzi o inwestycje w mojej szkole, to w ostatnim roku szkolnym najważniejszą inwestycją, bardzo ważną, to jest remont dachu, gdyż przez wiele lat ten dach nie był remontowany i głównie wrzesień, październik przy dużych opadach deszczu, no, w kilku salach lekcyjnych na korytarzu przeciekało, że tak powiem. Uczniowie nawet taki wierszyk ułożyli, że choć to szkoła budowlana, dach przecieka już od rana. I to mi na święcie budowlanym zaśpiewali. Ten dach już jest zrobiony w pierwszym etapie, to jest zdecydowana większość dachu, a reszta będzie w wakacje skończona. Bardzo ważna inwestycja i dla nas zapewni spokój na wiele lat. Oprócz tego bieżące remonty sal lekcyjnych, trzech sal lekcyjnych i no te sufity, które został ślad po przeciekaniu, będą wyremontowane własnym sumptem w czasie wakacji. Kolejną rzeczą, o której tu kolega przede mną, Mariusz Wojciechowski, wspomniał, to są boiska, które będą budowane, z których mam nadzieję, że jako szkoła mieszcząca się w tych samych obiektach też częściowo będziemy mogli korzystać i na to moi nauczyciele WF-iści bardzo czekają. Dziękuję. Zbigniew Witek, dyrektor Zespołu Szkół imieniem profesora Gruszkowskiego, popularnego elektryka. No, u nas, powiedziałbym, największa inwestycja przez starostwo powiatowe prowadzona, bowiem powstaje nowa hala sportowa o znacznych większych rozmiarach w stosunku do obecnej. Obecna również została wyremontowana. Inwestycja ma być zakończona końcem października. Mamy nadzieję, że terminy zostaną dotrzymane. Jeśli nie, to może troszeczkę się przesuną. Obok tej inwestycji, która wzbogaci w znacznym stopniu bazę dydaktyczno-sportową naszej szkoły, bowiem do tego czasu służyła nam tylko ta mała historyczna sala gimnastyczna do ćwiczeń z wychowania fizycznego i mieliśmy taką małą salę wygospodarowaną na warsztatach, ale to tylko służyła do tego, aby grać tam ewentualnie w tenisa stołowego. Będzie to więc bardzo duży zastrzyk w kierunku rozwoju kultury fizycznej
na terenie właśnie naszej szkoły, ale i również myślę, że Zespół Szkół Ekonomicznych będzie też korzystał z tej hali sportowej. Również będzie zmiana wizerunku zewnętrznego szkoły, bowiem pan starosta zadbał o to, aby ten budynek cały nawiązywał do architektonicznie do obecnego budynku, więc z zewnątrz ta hala sportowa zostanie obłożona specjalnie cegłą, która będzie architektonicznie nawiązywała do całego obiektu zespołu szkół. Będzie również zmienione ogrodzenie budynku, które no, jest w fatalnym stanie, bowiem trwa w tym niezmienionym stanie od 1912 roku, kiedy powstał cały obiekt. I myślę, że to ogrodzenie i cały ten zespół, kompleks będzie taką perełką wśród wszystkich szkół, które podlegają staroście powiatu mieleckiego, bowiem sam obiekt architektonicznie na pewno jest bardzo ładny. Dołożę dwa zdania, szanowni państwo, kiedy wracam po pracy do domu. Codziennie praktycznie jestem na tej budowie, no, dziś przejeżdżając zobaczyłem, co się dzieje. Jestem troszkę przerażony działaniem tej firmy, która funkcjonuje. Idą liczne pisma. Firma twierdzi, że do 21 października będzie odbiór, ale ja myślę, że w takim tempie, jak będzie szło, będzie problem. Tu chcę jeszcze dołożyć, że przygotowujemy dokumentację, żeby ten kompleks był piękny, to te warsztaty prawdopodobnie będą wyburzone. Myślimy już też coś pod styl tych budynków, wybudować piękny obiekt, tak żebyśmy zamknęli taką perłę, w którą też ten Zespół Szkół Ekonomicznych się włącza. Jakieś przejście, tu jest bezpieczna ulica, także myślałem, żeby tu budować, ale nie ma sensu hala przy hali budować, bo tak blisko jesteście, że będziecie razem współpracować, będziecie razem bliżej siebie, a jesteście blisko siebie. Tu chcę też dodać, że przez lata nie było wentylacji w szkole, nie było zabezpieczenia przeciwpożarowego. To wszystko w tym roku będzie, także można dużo zrobić przy wspólnej współpracy, jaka w tej chwili istnieje. Dziękuję. Dzień dobry, Małgorzata Wałek, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Ośrodek dla uczniów, dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. O tą placówkę od wielu lat władze powiatu bardzo dbały. Jest w tej chwili świetna baza do nauki. Jest rozbudowany ośrodek. Przeszliśmy termomodernizację. Najnowszy nabytek nasz, bardzo, z którego się bardzo cieszymy, otrzymaliśmy busa. Dzięki temu busowi dostęp do dóbr kultury, do różnych imprez kulturalnych, oświatowych dla młodzieży niepełnosprawnej jest zdecydowanie ułatwiony. Z tego się bardzo cieszymy. Ten bus już jeździ po drogach nie tylko powiatu mieleckiego, ale również połanieckiego, bo od tamtej strony mamy również uczniów. A najnowsze inwestycje, które czekają, specjalny ośrodek, i mam nadzieję, że będą zrealizowane, są związane z utworzeniem od 1 września na bazie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, utworzenie powiatowego zespołu placówek szkolno-wychowawczych, w skład którego będzie wchodziła bursa, i do tej bursy na bazie internatu, który jest w tej chwili w specjalnym ośrodku, zapraszam młodzież, która będzie uczyła się nie tylko z powiatu mieleckiego, ale zapewne z ościennych powiatów, aby mogła ta młodzież w dobrych warunkach mieszkać i uczyć się w Mielcu, a uczyć się w szkołach ponadgimnazjalnych, a mieszkać właśnie w bursie, która będzie na terenie specjalnego ośrodka. Zapraszam serdecznie. I inwestycje, które, żeby przygotować tą bursę, to remont łazienek już niedługo, myślę, za oczywiście przychylnością wielką władz powiatu i pana starosty jako osoby przewodniczącego zarządu. Te łazienki, bo najbardziej to jest taka bolączka, łazienki w internacie będą w trakcie wakacji, mam nadzieję, odremontowane i do końca roku prawdopodobnie jakaś wymiana dachu i remont dachu na tym internacie. Ten internat do tej pory nie w pełni wykorzystujemy w specjalnym ośrodku, dlatego że młodzież jest dowożona przez rodziców, przez gminy ościenne i ta bursa, która będzie na bazie tego internatu specjalnego ośrodka, to będzie fajne, bardzo dobre wykorzystanie tej bazy, którą w tej chwili ośrodek posiada. Dziękuję bardzo. Radosław Kruza, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego. Tak jest, złożony został wniosek, jest rozłożony przetarg na rozbudowę sali gimnastycznej w naszej szkole razem z zapleczem socjalnym. Myślę, że
do 16 wiem, czerwca jest zgłoszenie się firm, żeby zacząć budowę, więc myślę, że do końca września, jaki jest termin ukończenia tej inwestycji, bardzo ważnej dla naszego liceum, myślę, że będzie ukończone i wszyscy uczniowie z pierwszego liceum będą zadowoleni. Dzięki staroście powiatu mieleckiego, który zaangażował się w tą inwestycję. Dziękuję bardzo.